z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać ponownie Kinder Joy z Harry'ego Pottera. I jako, że pod ostatnim odcinkiem dostałam wiele komentarzy z prośbą, bym nagrała drugi odcinek, w którym otwieram Kinder Joy z Harry'ego Pottera, oraz w ankiecie na społeczności duża większość odpowiedziała, że chce odcinek z otwierania Kinder Joy'ów. Więc jak chcecie, to macie. Kochani, więc ja spełniam wasze prośby, więc wy spełnijcie moją. Więc kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka i łapkę w górę. I będziemy kwita. No to lecimy z otwieraniem. No tak, bym zapomniała. Chodźcie na dół. Do przetestowania mamy 12 Kinder Joy'ów z Harrym Potterem. I zaczynamy od pierwszego. I tutaj mamy kody A2A, a z drugiej strony 12G1. Okej, no to otwieramy. Okej, przeważnie w A2A trafiały się figurki, no czasami też tak bywa, że trafia się co innego. I tutaj mamy zakładki do książki z Hogwartem. I te akcesoria oczywiście lecą do paczki dla najaktywniejszego widza. Okej, jeszcze szybko sobie złożymy. Kliknij łapkę. I mamy Hogwart, Harry, Dumbledore oraz Snape lądują do środka. I gitara. Okej, otwieramy kolejne jajo. I tutaj mamy numer G1, a na odwrocie 2G1. I mamy Lunę. Oj, tak. Ten kształt już znam na pamięć. Super, mamy pierwszą figurkę. I otwieramy kolejne trzecie jajo. I tutaj mamy numer G1, a na odwrocie 45G1, więc otwieramy. Mamy Rona, kolejna figurka. O kurczę. Nie zapomnij o sobie. Ale super. I figurka ląduje do foremki i otwieramy kolejne, czwarte jajo. I mamy tutaj numerek G1, a na odwrocie 14G1. Okej, sprawdzamy. Dobra, już myślałam, że to figurka, ale to jest Luna, zakładka do książki albo taki chwytak na długopisy, że tutaj wiecie. Mamy kredki, długopisy i sobie to przekładamy. Tutaj i jeszcze tak ładnie to trzeba przełożyć przez te miejsca, tak podwójnie. I zaciskamy. I tutaj mamy złapane wszystkie przybory. Spójrzcie. Do książki lub do przyborów. Gitarka. Ale bardzo ładny design, niebieska tasiemka, pasuje do Kinder Joy'ów. Okej. Odkładamy je na miejsce i otwieramy kolejne, piąte jajo. I mamy tutaj numerek G1 i na odwrocie 39G1. Okej, i tutaj spodziewam się jakiegoś mega prezentu, ponieważ tu mamy G1 i na odwrocie w drugiej części mieliśmy również G1. Dobra, otwieramy. I mamy Malfoya, oj tak. To o czymś świadczyło i mamy genialną zabawkę. Malfoy figurka. Mega. Super. I Malfoy ląduje w foremce, a my zabieramy się za otwieranie kolejnego jaja. I tutaj mamy numerek G1 i na odwrocie mamy 14G1. Okej, więc otwieramy. Ale zanim otworzę, to przypomnę wam, że w poprzednim jajku mieliśmy również po obu stronach G1 i mieliśmy figurkę. Więc teraz mam nadzieję, że również będzie figurka, więc otwieramy. Okej, mamy to. Dobra. O, mamy Rona! Kolejnego Rona! I słuchajcie, ten Ron, oczywiście ja go składam. I leci również do paczki dla najaktywniejszego widza. I słuchajcie, Ron ląduje do foremki i otwieramy kolejne jajo. I mamy tutaj numerek, również G1. I na odwrocie mamy 7G1. Tu i tu G1. Mam nadzieję, że to równa się figurka. Otwieramy. Słyszycie ten dźwięk? To na pewno jest figurka. O! To jest Malfoy! Kolejny Malfoy! Znowu składam figurkę i Malfoy również leci do paczki dla najaktywniejszego widza. Więc komu brakuje Malfoya, niech koniecznie będzie aktywny. I otwieramy kolejne jajo. I tutaj mamy A2A
i na odwrocie 9G1. Tutaj mamy połączenie dwóch superkodów, czyli A2A i G1. I to może symbolizować tylko jedno. Mega świetną figurkę, mam nadzieję. Dobra, otwieramy. Łapka! Mamy zgrydka! I to jest zgrydek na ołówek. Dobra, ja muszę od razu zamontować tą gumkę, ponieważ nie ukrywajmy, ale może się zgubić. Więc kto miał Harry'ego, Gretka bądź Lunę na ołówek, to na pewno zdarzyło się, że zgubił tą gumkę. Okej, więc Gretek ląduje do foremki i zabieramy się za otwieranie ostatnich 4 jaj. Okej, i tutaj mamy kod G1 oraz 9G1. I tutaj mamy połączenie dwóch tych samych kodów na dwóch częściach, G1 i G1, a to zwiastuje tylko jedno. Albo i nie. No dobra, dobra. Jakoś cicho brzmi, lekko lata. No ale sprawdźmy. Okej. Okay. I mamy Hermionę, bransoletkę. No też fajne. Spoko połączenie kolorów. Oj, zgubiłam Hermionę. Hej, wracaj. Dobra, jest. I oczywiście połączenie kolorów gryfinderowych. I tak prezentuje się bransoletka. Super. I Hermiona ląduje w foremce. Ostatnie 3. I tutaj mamy G1 oraz 4G1. Również mamy połączenie dwóch tych samych kodów. Dobra, tutaj nic nie lata. Okej, okay, otwórzmy. I mamy Lunę na ołówek oraz gumeczkę. I oczywiście gumkę od razu muszę zaaplikować. Wracaj. Dobra, i składamy Lunę. I odkładamy do foremki. Więc mamy już nawet 3 Luny. Spójrzcie. Jaki komplecik, no niezły set. Luna figurka, Luna na ołówek i Luna zakładka do książki. Mamy już do otwarcia ostatnie 2 Kinder Joye. I mamy tutaj kod A2A i na odwrocie 9G1. Więc otwieramy. Ale słuchajcie, jeszcze zanim otworzymy, to mamy tutaj połączenie dwóch najlepszych kodów w Kinder Joyach. G1 i A2A. I mam nadzieję, że to zwiastuje figurkę. No, sprawdźmy. Okej. Okay. Okej, już się coś rozkleiło. I mamy Cedrica Diggory'ego jako zakładka do książki. Albo chwytak na ołówki. I nasz Cedric ląduje do foremki. I ostatni Kinder Joy, jaki nam został. Mam nadzieję, że będzie wyjątkowy. Błagam, aby był wyjątkowy. I sprawdźmy. Mamy tak, G1. I na odwrocie kod 39G1. G1 i G1. Mam nadzieję, że to coś dobrego. Okej, okay, otwieramy. Ten wie, że Snape to moja ulubiona postać w Harrym Potterze. I również, kto oglądał poprzedni odcinek, ten zna mój ból. I teraz zna moje szczęście. No mega! Więc oczywiście Snape ląduje na biurko. No teraz chwilowo muszę go odłożyć do foremki, ale zaraz po odcinku ląduje na biurku. Mega! I spójrzcie, tak oto się prezentuje nasza kolekcja. Koniecznie piszcie w komentarzu, jakie postacie wy już uzbieraliście. Z chęcią poczytam. I również możecie napisać, jakiej postaci wam jeszcze brakuje. Jestem mega ciekawa. Lecimy na górę. Kochani, tak jak wspomniałam przed chwilą, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie figurki już uzbieraliście. Tym samym nie zapomnijcie o łapce, subie i dzwoneczku, ponieważ tak jak wspomniałam, ja coś dla was, wy coś dla mnie, żebyśmy byli kwita. No ale tak na serio, dzięki temu mój filmik dotrze do większego grona odbiorców i więcej osób będzie mogło zobaczyć, jak otwieramy Kinder Joya. Więc dzięki za pomoc. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka! I pamiętajcie, od razu po tym odcinku wskakujcie w ten. Piąteczka!